Witam. Przedmiotem dzisiejszego specjalu na 20 osób będzie stary telefon, który jest w 100% sprawny. Co widać zresztą po tym, że chodzi w ogóle. Można sobie nawet zadzwonić, nie wiem, gdziekolwiek, tylko że problem jest taki, że nie ma tu karty. Ponadto telefon jest bardzo wytrzymały. Upadek z najmniejszego... Z najmniejszej wysokości nie robi mu żadnego, na nim żadnego wrażenia. Działa. Ponadto jest dobrym materiałem na popielniczkę. Możemy sobie zgasić ładnie papierosa i nic mu się nie stanie. To jeżeli o to chodzi. Telefon jest naprawdę odporny na takie rzeczy. Nie ma nawet ani śladu, jak się to przetrze. Także mamy go przetestowanego. Matryca jest w pełni dotykowa, można sobie nią podotykać tutaj i widać, mamy bogaty interfejs. Mamy różne gry takiego typu jak Angry Birds i inne tego typu rzeczy. Z tyłu mamy odtwarzacz MP3, mamy aparat o matrycy 180 tysięcy megapikseli, więc robi to naprawdę duże wrażenie i fajne zdjęcia, więc bardzo polecam ten telefon kupić. Przede wszystkim jak ktoś jest na co dzień w podróży i robi sobie mega fajne zdjęcia, to naprawdę można byłoby sobie tym zrobić fajne zdjęcie w fajną sweet focie. Z przodu mamy aparat fotograficzny do selfie, nawet jest tutaj u góry, o. No, a przede wszystkim nawet jak telefon upadnie tak, nic mu się nie stanie. Dalej działa, nawet z wyższej wysokości. Dalej działa. Więc nawet nie trzeba nic tutaj wiele opisywać na ten temat. A jeśli chodzi o baterię, mamy w niej pojemność 1 300 000 amperogodzin, więc naprawdę to starczy na bardzo długo. Ładujemy go około godziny czasu, więc nie mam bladego pojęcia, ile ten telefon jest w stanie wytrzymać, ale dobra, no i ważne. Mamy tutaj zajebisty, jakże w pośrodku, wyłącznik do niego, możemy sobie go wyłączyć. I pojawia nam się przepiękne logo nieznanego nam producenta, ale nieważne. Wymieniamy baterię. Bateria chwileczkę. Dobra, zrobimy to bardziej tradycyjnie. No, nie chcę wyleść, ale no nieważne, zaraz to ogarniemy i widzimy się za chwilę. No. Już mamy baterię, tylko sfokusuję to, żeby było bardziej. Tu mamy jakieś chińskie znaczki i logo producenta, nieznajomego oczywiście. Nie znam chińskiego, więc nie będę wam tego tłumaczył. Po drugiej stronie. Atest mamy przeprowadzony, mamy instrukcję obsługi do niej. Ale na minus jest to, że nie mamy tutaj daty ważności, nie mamy tutaj nic, co byśmy mogli sobie sprawdzić, czy produkt jest jadalny, czy coś takiego. Ale dobra, no nieważne. No, w sumie to byłoby tyle z recenzji telefonu. No, także trzymajcie się wszyscy, cześć.